Ha, tak! Jestem podziemną metromaszyną! Ale jazda! Lada chwila dogonimy naszych przyjaciół! O-o, popatrz! Coś leży na torach i blokuje nam drogę! Szybko, Blaze! Musimy przeskoczyć na inny tor! Pomóżcie nam wskazać tor, na którym nic nie leży. Po którym torze możemy przejechać? Po torze żółtym? Niebieskim? Czy czerwonym? Po czerwonym, tak! Ten tor jest pusty. Trzymaj się, Watts! Powinniśmy teraz wybrać? Żółty! Przeskakuj, Blaze! Aha! Tak! Juhu! Udało się! Autopanie i autopanowie! Pora rozpocząć nasz wielki wyścig! Power Extra! Czy zawodnicy są gotowi? No pewnie! Jestem jedynym zawodnikiem! Na miejsca! Gotowi! Chwileczkę, chwileczkę! Żadnej chwileczki! Czyżby to był? Oby nie! Tony, Blaze, Watts i Gabby! Zdążyli! Zawodnicy na miejsca! Gotowi! Są tu za mną! Muszę coś wymyślić, żeby ich zatrzymać! Muszę! Już wiem! O, patrzcie! Crusher zablokował nam drogę! Kto nas na pewno nie powstrzyma? AJ? Gabby? Dodajcie nam gazu! Szokujące zwycięstwo! Naładowali energią swoich kibiców! Oto on! Piracki szczyt! Wow, jest bardzo stromy! Musimy znaleźć się na szczycie, nim znów pojawią się muflony! Hej! Wiem, jak szybko można dostać się na szczyt! Rakietą! Tak! Zapłon powoduje silną eksplozję, w wyniku której rakieta zostaje wyniesiona wysoko do nieba! Wspaniale! Jestem kosmiczną megamaszyną! Do Crotset! Jesteś prawdziwą rakietą! O! To pirackie muflony! Znalazły nas! Wskakujcie! Musimy startować! Zapłon w silnikach nastąpi za 5 sekund. Odliczajcie z nami od 5. 5, 4, 3, 2, 1. Zapłon! Gdzie zakopany został skarb? Według naszej mapy skarb zakopany jest pod znakiem X. Tak, X zawsze wskazuje miejsce. Gdzieś tu musi być znak X. Widzicie gdzieś znak X? Tak, jest tutaj. Ha,
skarb znajduje się dokładnie pod nami! Wykopmy go! Już wiem! Użyjemy prędkości błyskawicy, żeby szybko dostać się do skarbu. Żebym kopał super szybko, powiedzcie super bieg! Super bieg! Jest! Kufer ze skarbami! Mam go! Super! Jest nasz! Otwórzmy go i zobaczmy, co skrywa! Dobrze! Uwaga! Ojej! A niech to! Klejnoty układają się w wielki tor wyścigowy! Niesamowite! Odjęło mi mowę! Dokrocet! To drogocenny tor! Na co czekamy? Wypróbujmy go! Udar! No pewnie! Na miejsca! Gotowi? Start! Wsiadł do pociągu! O nie! Pociąg odjeżdża! Tajemniczy Rabuś przechytrzył nas! A, nigdy nie odzyskamy naszych rzeczy! O, ten pociąg jest bardzo szybki! Wygląda jakby frunął! Ale to przecież niemożliwe! Pociągi nie latają! Ten akurat lata! To pociąg magnetyczny! Dzięki magnesom wagony nie dotykają torów, dlatego jadą bardzo szybko. Widzicie? Magnesy zamontowano pod pociągiem oraz na zewnątrz na torach. Ale te magnesy nie przyciągają się. Wręcz przeciwnie, one się odpychają. Dlatego taki pociąg unosi się. A więc, żeby złapać naszego złodzieja, musimy pojechać takim samym pociągiem. Świetnie! Jestem magnetycznym pociągiem mega maszyną! Super! Ruszajmy, Blaze! Blaze fruwa! Zapraszam! Radzę, trzymajcie się mocno! Dogonimy tajemniczego rabusia! Przed nami pociąg tajemniczego rabusia! Zbliża się do stacji kolejowej! Musimy dojechać do tej stacji przed tajemniczym rabusiem, inaczej nam ucieknie! Wiem! Użyjemy turbo do ładowania, aby pojechać super szybko! Powiedzcie, super bieg! Super bieg! Dojechałeś na stację! Spójrzcie! Nadjeżdża pociąg tajemniczego rabusia! Musimy być czujni! Gdy drzwi się otworzą, natychmiast schwytamy złodziejaszka! Pewnie będzie ohydny, ponury, brudny... Cześć wam! Ferris? Jesteś tajemniczym rabusiem? To niemożliwe! Tajemniczy rabuś? Czyli kto? Skoro on nie jest złodziejem, to znaczy, że już nigdy nie odzyskam mojego Krasusia.
O, będzie mi brakowało jego metalowych kółek i zderzaków i... Zaraz, chwileczkę. Mówisz, że Kraszuś zrobiony był z metalu? Oczywiście, że tak. Gładziutkiego, błyszczącego metalu. Hej, Zek! Z czego była twoja łyżka? No, z metalu. Mój klucz także. Nasz puchar też był metalowy. Ha! To mi nie wygląda na zbieg okoliczności. Kochani, chyba rozwiązałem naszą zagadkę. Powiedz, Blaze, kto jest złodziejem? A więc ten złodziej naprawdę wcale nie istnieje. Nasze rzeczy przyciągnął magnes. Ten, który Ferris ma przyczepiony z tyłu. O, nie do wiary. Mój magnes przyciągnął to wszystko? Patrz, Crusher, twój samochodzik. O, Crashuś, wreszcie. Ulubiona łyżeczka Zego. A oto mój klucz. A to puchar stalowej opony. A, strasznie mi przykro z powodu tego zamieszania. Nic się nie stało, Ferris. Najważniejsze, że wszystko się wyjaśniło. A zły Rabuś wcale nie istnieje. Jedźmy już, Pikl. Pobawimy się razem, moim Crashusie. Zaczekaj, Crusher. Lepiej nie przejeżdżaj tamtędy. Czemu nie? Bo podjeżdżasz za blisko... Wow! Wow! Magnesu. Nie ruszaj się! Dzięki, Blaze! Mało brakowało! Co teraz zrobimy? Na zwykłych oponach nie mamy szans tędy przejechać. Szyny nie są stworzone dla mega maszyn. Lokomotywa parowa, tego nam potrzeba. Tak! Silniki parowe wykorzystują moc wrzącej wody. Mają skrzynię paleniskową, która podgrzewa wodę do 100 stopni Celsjusza. Powstała para wodna popycha tłoki i dzięki temu pociąg może jechać. To jest to! Zróbmy lokomotywę parową i ruszajmy! Najpierw muszę mieć palenisko, część, która podgrzewa wodę. Żeby je zamontować, powiedzcie palenisko! Palenisko! Muszę mieć też bojler, czyli zbiornik, w którym mieści się wrząca woda. Żebym go miał, powiedzcie bojler! Bojler! Świetnie! Na koniec potrzebne mi są tłoki. Kiedy woda wrze, zmienia się w parę wodną, która popycha tłoki. I lokomotywa jedzie. Żeby stworzyć tłoki, powiedzcie tłoki. Tłoki! O tak! Powitajcie parową mega maszynę! Wskakujcie! Parawu! Wróciliśmy do gry! Blaze, uważaj! Tory rozwidlają się! Jedna z dróg prowadzi do ślepego zaułka! Szybko! Pomóżcie mi podjąć decyzję! Mam pojechać drogą, która opada, czy wspina się? Tą, która się wspina, tak! Wybraliśmy właściwie! Ostrożnie, Blaze! Widzę następne rozdroże! Mam wybrać drogę do góry, czy drogę na dół? Oczywiście, że do góry! Stary kolejowy tunel został za nami! Nasz kierunek? Tor szalonego byka! Ekstra! Na meresory udało nam się! Jesteśmy na torze szalonego byka!
Wow! Cóż, została nam do zrobienia jeszcze jedna ważna rzecz. Co takiego, Starlo? Okiełznanie byka! Hi-ha! Gotowi? Do biegu! Start! Szaleńcza trasa, jaką jechałem! Zgadza się! To najdziksza trasa na dzikim zachodzie! Gdy pyszne torty uradować chcesz, to nie są proste tory! Nic tu nie powstrzyma nas! No może aligatory! Aligatory? Uważajcie! Rety, nigdy nie widziałem takich aligatorów! Są złote i błyszczące! Bo to nie są zwyczajne aligatory! To złote aligatory! Nie pozbędziemy się aligatorów, dopóki nie damy im trochę złota. Nie wiem tylko skąd mamy je teraz wziąć. Ale ja wiem. Poszukajmy złota tutaj, w tej rzece. Tak, zbudujmy wyszukiwarkę złota. To taka maszyna, która wykopuje przedmioty z dna rzeki. Pomoże nam odnaleźć złoto. O tak! Jestem mega wyszukiwarką złota! Pośpieszmy się! Aligator jest coraz bliżej! Złoto! Szybko! Poszukajmy kawałka złota dla niego! Uruchamiam maszynę! Patrzcie uważnie! Gdy zobaczycie bryłkę złota, powiedzcie złoto! Złoto! Jest! Aligatorze! Patrz, co my tu mamy! Złoto! O, tak! Odpływa! Dobra informacja! Jesteśmy prawie na drugim brzegu! Złoto! Ale najpierw znajdźmy złoto dla ostatniego aligatora. Gdy zobaczycie bryłę złota, powiedzcie złoto. Złoto! Złota, złota! Pa, pa, do zobaczenia! Udało się! Spójrzcie tam! Z szybów naftowych wydostaje się na tory śliski olej! A niech to rdza! Niełatwo będzie nam zatrzymać pociąg, który w dodatku wpadł w poślizg! Tak, ciężkie przedmioty trudno zatrzymać. Mają dużą inercję. Poradzimy sobie! Musimy tylko użyć całej siły, jaką mamy. Myślę, że masz rację, Blaze! Jup, jup, jup! Świetnie! Ciągnijmy! By zatrzymać pociąg, musimy ciągnąć dużo mocniej! Z siłą równą co najmniej 7. Policzmy razem! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Pociąg zwolnił, ale nadal jedzie. Mój urok!
urodzinowy tort jest w niebezpieczeństwie! Musimy ciągnąć jeszcze mocniej! Z siłą równą 20! Liczmy razem od 15! 15, 16, 17, 18, 19, 20! Fantastycznie, Starlo! Nie było łatwo! Bez was nic by mnie wskurała! O, nie ma sprawy, Starlo! A teraz zawieźmy tort tam, gdzie trzeba! Na urodzinowe przyjęcie! Hej, patrzcie tylko! To Blaise i Starla! I urodzinowy tort! Czy jesteście głodni? Jeśli tak, to zapraszam na tort! Urodzin jest czas, to urodzin jest czas. Urodziny ma Starla, jej urodzin jest czas. O tak! Odpalcie silniki! Na miejsca! Gotowi! Start! To wyścig poprzez świat i nic nas zatrzymać nie zdoła. To wyścig poprzez świat, to wyścig poprzez świat. O nie! To... Blaise! Nie rozumiem. Całą drogę mu przeszkadzałem, a on nadal jedzie. Cóż, mogło być dużo gorzej, Crusher. Przynajmniej mamy spokój z wulkanami. Z wulkanami? Tak, są przecież pełne gorącej lawy. Ale na szczęście teraz nie wybuchają. Teraz jeszcze nie. Ale sprawdźmy, co będzie, jeśli użyję aktywatora lawy! O nie! Crusher sprawił, że nieaktywne dotąd wulkany obudziły się! To mamy duży problem! Na szczęście potrafimy wynaleźć maszynę, która go rozwiąże. Zgadza się! Wykorzystamy inżynierię mechaniczną! Zbudujmy maszynę, która potrafi latać szybko jak odrzutowiec! Ale musi ona mieć też moc studzenia lawy, która wydobywa się z wulkanów. Dodamy więc do wynalazku miotacze wody! Tak! Zbudowaliśmy pierwszy na świecie mega odrzutowy miotacz wody! Wodny strzał! Sprawdził! Woda ochłodziła lawę i wulkan uspokoił się! Szukajcie z nami następnych wulkanów, które trzeba schłodzić. Gdy zobaczycie lawę, powiedzcie lawa! Lawa! Udało się! Lećmy dalej! Gdy jeszcze zobaczycie lawę, powiedzcie lawa! Lawa! Oho, tak! Udało nam się, Blaise! Przelecieliśmy nad groźnymi wulkanami! A teraz, AJ, pora na wielki finisz! Blaise i AJ... Dookoła Ziemi! O nie! To Blaise! Leci odrzutowym miotaczem wody! Wydaje mi się, że skorzystał z inżynierii mechanicznej. Posuń się! Czas na ostatni fortel! Blaise, uważaj! Wow! Uff, mało brakowało. O nie, patrz! Crusher zbliża się do linii mety. Jest blisko, ale jeszcze nie wygrał.
Pora wrzucić super bieg! Bym poleciał jak błyskawica, powiedzcie super bieg! Super bieg! Zwycięzcą wyścigu dookoła Ziemi został... Crusher! Crusher! Objechaliśmy Ziemię dookoła i wywalczyliśmy puchar Ziemi! Zgadza się! Jesteśmy drużyną i w tym tkwi nasza siła! Blaze i AJ, dookoła Ziemi! To wyścig poprzez świat! I nic nas zatrzymać nie zdoła! To wyścig poprzez świat! To wyścig poprzez świat! Zbudujemy skrzydła! To dla nas nic trudnego. Przemienimy mnie w mechanicznego sokoła. Najpierw zrobimy sterówki. Potrzebne będą do sterowania lotem. Żebym miał sterówki, powiedzcie sterówki! Sterówki! Teraz mocne szpony do chwytania zdobyczy. By się pojawiły, powiedzcie szpony! Szpony! I wreszcie to, co najważniejsze. Skrzydła, żeby móc latać. Bym je miał, powiedzcie skrzydła. Skrzydła! O tak! Jestem mechanicznym mega sokołem! Wow, Blaze! Ty latasz! O tak! Wskakujcie! Musimy zdążyć przed startem wyścigu. Ekstra! Powalczymy z burzą skrzydłem! Sokoli lot! Sokół, sokół, co dnia wzbija się i mknie, gdy silny sokół chmury goni, wysuwa swoje długie szpony. Obłoków dzielny brat skrzydłami daje znak i ściga wiatr, 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 wiatr. Wow, yeah. W błękicie nieba trwa i do słońca gna, kiedy pikuje w dół, nosem dotyka chmur. Wow, yeah. Sokół, sokół, co dnia wzbija się i mknie. Sokół, sokół, yeah. Uwaga, zawodnicy! Na miejsca! Gotowi? Start! Juhu! O tak! Burza skrzydły! Wow! Nieźle, Blaze! O to chodziło! Aha! Wiedziałem! Nikt mnie nie pokona! Bo ja jestem Blaze mnie wyprzedził? O nie, nie, nie! Wygrać muszę ja! Ha, ha, ha! Burzo skrzydły! O nie! Burzo skrzydły prowadzi! Spójrzcie! Zbliża się do linii mety! To nic! Jeszcze możemy go pokonać! Musimy polecieć super szybko, jak błyskawica! Żebym poleciał super szybko, powiedzcie super bieg! Super bieg!
To był rzut skrzydły. Zwycięstwo! To nieprawdopodobne! Wyścig wygrał Blaze! Brawo! Ekstra! Byłeś dziś najlepszy! Dziękuję wam! Hej, ty! To burza skrzydły! Chciałbym ci coś powiedzieć. Moje gratulacje! Naprawdę potrafisz latać! O, dzięki, burzo skrzydły. Chłopaki, będziemy latać! Lecicie z nami? Tak, jasne! No pewnie! Ha, jak jest! Hej, zaczekajcie! Blaze, patrz! To nasz żagiel! A niech to! Porwał go silny wiatr! Szybko! Wszyscy będziecie nam potrzebni, żeby go odzyskać! I co my teraz zrobimy? Nie znajdziemy nowego żagla! Nigdy, 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 nigdy! O, widzę żagiel! Nie, to żagiel Blaze'a. Już niedługo. Za mną, Pickle. Wykorzystamy ich żagiel do naszej łódki. Wiesz, wydaje mi się, że to nie jest najlepszy Spójrzcie! Nasz żagiel! Wylądował na samym szczycie wysokiej góry. Będę miał żagiel, będę miał żagiel. O nie! Crusher chce zabrać nasz żagiel. Musimy przed nim dostać się na sam szczyt. Nie, już wiem. Na pewno będziemy tam pierwsi, jeśli tylko wykorzystamy energię wiatru. Co powiecie na to? Latawiec dzięki wiatrowi unosi się do góry. Zróbmy ze mnie latawiec, żebym mógł polecieć po żagiel. Zacznijmy może od mocnej linki. Długa, mocna linka kontroluje trasę lotu latawca. Żebym miał taką linkę, powiedzcie długa linka. Długa linka! Super. A teraz kołowrotek, na który nawiniemy naszą linkę. Żeby go stworzyć, powiedzcie kołowrotek! Kołowrotek! Latawiec musi mieć ramę, która nada mu kształt. Powiedzcie rama! Rama! Na koniec coś bardzo ważnego. Mocne poszycie, pod które będzie dmuchał wiatr. Powiedzcie poszycie! Poszycie! Popatrzcie! Jestem fruwającym megalatawcem! Wow! Do twarzy ci z tym skrzydłem, Blaze! Dziękuję wam! Łapcie za kołowrotek! Megalatawiec gotowy do akcji! O, tak! To naprawdę działa! Wiatr unosi was wyżej! Jej! Wspaniale latasz, Blaze! Nareszcie! Żagiel jest już mój! O, spójrz! To Blaze latawiec! Blaze, co? Oj! Au, 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 au! O! Mamy nasz żagiel! Super! Kochani, ściągajcie nas na dół! Wow! Byłeś niesamowity! Dzięki! Przymocujmy nasz żagiel do masztu i wracajmy wreszcie do domu. Tada! Łódź gotowa do rejsu! Dobra robota, Gabi! Aha! Niedługo będę we własnym garażu. Trzymajcie się, ciamajdy! Ja dopłynę do Zderzakowa pierwszy! Crusher, wasza łódź nie budzi zaufania. To nawet nie jest żagiel, tylko stare gadki. Łódka ta jest najlepsza, to każdy wie! Kto wie, może tak tylko tonie! Tonie? Szybko, pomóżmy im. A ja i kapitanie Blaze. Hej, złapcie się lin. Hurra, Blaze nas uratował. O, Blaze, jesteś moim bohaterem. Dzięki, dzięki, dzięki.
Nie ma sprawy, Piku. Cała naprzód do portu w Zderzakowie. Wracamy do domu. Nareszcie mogę się zrelaksować. Tak, teraz już nic nie wyprowadzi mnie z równowagi. Au, 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 au. Uhu! Muszę być wyjątkowo głodna, skoro mój brzuch wydaje takie dźwięki. O, chwila, to nie mój brzuch. A niech to. Uważaj, cielaczku! Już dobrze, cielaczku. Złapałem cię. Blaze, uważaj! Blaze! AJ! O-o! Starla i krowy są po drugiej stronie! No! Biedny cielaczek! Chce przedostać się do swojej rodziny! Już wiem! By dostać się na drugą stronę, użyjmy prądów powietrznych! Powietrze, tak jak woda, składa się z prądów. Musimy mieć coś, co będzie ślizgało się w powietrzu. Zbudujmy taką lotnię. Ekstra! Trzymajcie się! Poszukamy prądów powietrza. Niezła z ciebie lotnia, Blaze! O, Rety! To nie są ciepłe prądy! Te prądy są zimne! O-o! Zimne powietrze ściąga lotnię na dół! Lecimy teraz za nisko, by wydostać się z tej przepaści. Pomóżcie nam znaleźć ciepłe prądy, które wyniosą nas do góry. Gdy zobaczycie ciepły, czerwony strumień powietrza, powiedzcie: ciepły prąd! Ciepły prąd! Juhu! Świetnie! Ciepłe powietrze uniosło nas do góry. Ale musimy znaleźć się jeszcze wyżej, żeby dołączyć do pozostałych. Jeśli zobaczycie ciepły prąd powietrza, powiedzcie: ciepły prąd! Ciepły prąd! Super! Tak, jesteśmy już blisko, ale musimy wznieść się jeszcze wyżej. Gdy zobaczycie kolejny ciepły prąd, powiedzcie: ciepły prąd! Ciepły prąd! Juhu! Wow, tak! Udało nam się! Naprzód, kochani! Jedźcie za nami! Co się stało, mały? To ranczo Starli! Widzę oborę! Tak! Jesteśmy! Drogie krówki! Chcecie zobaczyć nowy dom? A więc zapraszam! Starlo, to idealne miejsce dla krowiej rodziny. Hej, cielaczku, dobrze się bawisz? To chyba znaczy dziękuję.
O, nie ma za co, cielaczku. Z wielkimi niespodziankami? Żeby taką niespodziankę dostać, wystarczą 3 monety. To jest pluszowy słoń! Nie tak do końca! To jest wielki pluszowy słoń! To najlepsza niespodzianka, jaką dostałem! Oto 3 monety! Skacząca piłka! To nie jest zwykła piłka! To jest wielka skacząca piłka! Ona jest wspaniała! My też się zabawimy. Mamy monety, więc... O-o! Co się stało, Blaze? A jednak nie mamy już monet. O nie! I co teraz będzie? Musimy zarobić trochę pieniędzy. Nie chcielibyście popracować dla mnie jako dostawcy pizzy? Dostawcy pizzy? Tak, z przyjemnością. Powinna mieć wyciskarkę, którą napełnimy pysznym sosem pomidorowym. I tarkę do sera, bo bez sera nie ma pizzy. Oraz duży piekarnik. Będę ją piekł podczas jazdy. Widzicie? Dzięki inżynierii mechanicznej stworzyliśmy mega pizzerię! Świetnie! Róbmy tę pizzę! O, Blaze! Patrz! Ten kurczak za nami pędzi! Chyba ma ochotę na naszą pizzę. Lepiej pośpieszmy się z dostawą, zanim nas dogoni. Najpierw musimy zawieźć pizzę do domu numer 7. Pomóżcie nam znaleźć ten dom. Czy to jest numer 7? Nie, to numer 4. A może to jest numer 7? Tak! O, pizza, super! Smacznego! Dzięki, chłopaki! Nie ma sprawy! Ostatnią pizzę musimy zawieźć pod numer 11. Czy to jest numer 11? Nie! A może to jest 11? Nie! A czy to jest numer 11? Tak! Chwileczkę. Pod 11 jest kurnik? Kurczaku, ty tutaj mieszkasz. Dlatego za nami biegłeś. Ta pizza jest dla ciebie. Niech ci smakuje. Dobra robota, Blaze i AJ. Oto wasza zapłata. Ekstra! Jesteśmy! Zarobiliśmy 3 monety do największego automatu. Ostatnia wielka niespodzianka jest wasza. Jesteście gotowi zobaczyć, co jest w środku? Dobrze! Uwaga! Wow, spójrzcie! To słodka pianka! Ona robi się większa! I większa! I większa! Nie do wiary! To jest gigantyczna pianka! Super!
Udało się! Nie denerwuj się! Jesteśmy! Jedźmy już! Winda zabierze nas na górę. Gdy naciśniemy zielony guzik, pojedziemy na następne piętro. O, zeg naciśnie! Do góry! Spójrzcie, winda zatrzymała się na piętrze. Ale my musimy dostać się wyżej. Dobrze, zeg naciśnie guzik! Hej! Nie widzę guzika! A niech to! Przycisk do windy znajduje się wysoko na suficie! O-o! Jak go dosięgniemy? Już wiem! Za pomocą reakcji łańcuchowej! Tak! Najpierw popchniemy beczkę na metalową rurę. Rura upadając włączy wiatrak. Powietrze z wiatraka uniesie do góry coś, co włączy przycisk. Potrzebujemy czegoś lekkiego, co strumień powietrza będzie w stanie unieść. Co będzie bardziej się nadawało? Łopatka? Czy papierowy samolot? Papierowy samolot! Tak! Jest bardzo lekki. Wciśnijmy guzik! Czas na reakcję łańcuchową. Powiedzcie, reakcja łańcuchowa! Reakcja łańcuchowa! Świetnie! Znowu nam się udało! Jedziemy! Patrzcie! Jesteśmy prawie na szczycie! Zostało nam jeszcze jedno piętro! Och! Ale guzik znowu jest na suficie! By go wcisnąć, wywołamy reakcję łańcuchową. Najpierw popchniemy wózek, który wpadnie na drabinę. Drabina zacznie się chwiać, aż kula, która leżała na drabinie, spadnie. Musimy podstawić coś, od czego kula się odbije i wciśnie przycisk. Zastanówmy się, co będzie bardziej sprężyste. Trampolina? Czy plastikowy kubeł? Trampolina, tak! Jest bardzo sprężysta. O, pora na reakcję łańcuchową! Żeby ją rozpocząć, powiedzcie reakcja łańcuchowa. Reakcja łańcuchowa! O tak! Dostaliśmy się na szczyt wieżowca. Patrzcie, jest Pimpuś! Pimpusiu, zech cię ocali! Udało się! Och, nie ma sprawy, Pimpusiu! Tylko jak to zrobić, żeby Pimpuś i Zek zdążyli na paradę? Zek wpadł na pomysł! Hej, Gaz! Słyszałeś to? Skąd znam ten głos? Brzmi całkiem jak... Pimpuś! Zek szczęśliwy, że wrócił tu ze wszystkimi! Hej, dinozaury! Skoro już tu jesteście, to może rozpoczniecie wreszcie paradę! Wszyscy za Zegiem! Ah!
Crusher, Pickle, co się stało? Straszna rzecz. Po prostu brak mi słów. Nasze lizaki jakby zniknęły. Moje ciasteczka również. I moja czekolada. Zaginęły lizaki, ciasteczka i czekolada? Co się mogło wydarzyć, Anno? Wygląda mi na to, że ktoś te słodycze ukradł. Ukradł? Ale kto? Ktoś, kto uwielbia słodycze najbardziej na świecie. Słodka złodziejka! Kradnę słodkości, bo bardzo je lubię. Zjadam je sama i nigdy nie gubię. Tą słodką złodziejką jestem właśnie ja. A teraz wsiadam do procy i spadam. Ojej! Ona ucieka! Zje nasze słodycze! Może nie zdąży! Spróbuję ją złapać! Zwłaszcza, że pomagają mi dziś Blaze i AJ! Jesteśmy gotowi do służby! Nie marnujmy czasu! Ruszmy w pościg! Powodzenia! Liczymy na was! Udało się! Jestem w domu! Mam bur pełen słodkości i zjem je sama! Pokryjomu! O, czy ja dobrze widzę? Niedoczekanie! Policja do mnie jedzie! Czas obudzić groźne niedźwiedzie! Dom słodkiej złodziejki jest na samym szczycie. Nareszcie odzyskamy skradzione łakocie, o ile nie wpadniemy po drodze na... Niedźwiedzie! Lepiej się ukryjmy! Ojej! Złodziejka obudziła niedźwiedzie! Szkoda, że nie wiemy, jak sprawić, by znów zasnęły. Ale możemy się tego dowiedzieć. Spójrzmy na dane na komputerze. Ile jest znaczników? 2, tak! Jeden pod rysunkiem przytulanki, a drugi poduszki. Potrzebujemy obu, aby uśpić niedźwiedzia. Do dzieła! Przytulanka! Poduszka! Juhu! A oto i słodka złodziejka! Mam je na talerzu, wszystkie te słodkości. Ich jedzenie sprawi mi mnóstwo radości! Za chwilę je zje! Musimy działać błyskawicznie! Aktywuję policyjny super bieg! Żebyśmy pojechali jak błyskawica, powiedzcie super bieg! Super bieg! O nie, 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 nie! Mamy cię! Więcej kraść słodkości nie będzie! Ale to niemożliwe! Nie jest ze mnie niejadek! Ja te słodycze miałam na... Obiadek! Naprawdę? Jadasz słodycze na obiad? No nie! Będzie cię bolał brzuszek! Powinnaś jadać zdrowe rzeczy, jak jabłka. Ależ tak, to prawda. Czuję się piękniejsza. Źle się odżywiałam. Teraz będę silniejsza. Hurra! Brawo! Nasze gratulacje. I od dzisiaj obiecuję, nic cudzego nie skosztuję. Woohoo!
wyciągnąć ogon spod głazu, ale... jest za ciężki. Cierpliwości! Jedziemy do ciebie! Dzięki! Czekam na was! Biedna Tux! Musimy jechać szybciej! Za mną! Ten! Żeby wrócił na miejsce, trzeba przesunąć dźwignię. Ale dźwignia jest za przepaścią. Hej, wiem, kto by to zrobił. Latająca wiewiórka. Tak. Latające wiewiórki mają specjalną lotną błonę zwaną patagia. Dzięki niej unoszą się w powietrzu niczym spadochron. Och, och, chciałbym tak. Pozwolisz mi, Blaze? Tak. Przemieńmy Darringtona w mechaniczną mega wiewiórkę. Spójrzcie! Jestem latającą mega wiewiórką! Super! Fajnie wyglądasz! A teraz odsuńcie się! Lecę przestawić dźwignię! Wiewiórkton! Na latającego wiewiórktona nie ma mocnej! Zbliża się burza! Żeby pokonać burzowe chmury, muszę przelecieć przez fragmenty bezchmurnego nieba. Ale zmieszczę się tylko w te największe prześwity. Pomóżcie mi! Który prześwit między chmurami jest największy? Ten! I już niedaleko została ostatnia burzowa chmura. Który prześwit jest największy? Tak, ten! Lecę! Most wraca! Tak! Dało się! Ekstra! Brawo, Darrington! Dziękuję wam! Latające wiewiórki mają odlotowe życie! Hej, patrzcie! Na tamtej górze czeka Tux! Ruszajmy więc! To bardzo blisko! Super! Ha, Tux! Uratowaliście mnie! Dobrze, że nic ci się nie stało! O, dzięki, Blaze! Jesteście najlepszymi przyjaciółmi na świecie! Słuchajcie! Skoro nasza drużyna jest w komplecie, może wrócimy dokończyć mecz dżunglą piłki! Tak! No jasne! Lećmy! Przykro mi to mówić, ale dzisiejszy mecz dżunglą piłki nie odbędzie się. Chwileczkę. A to co? Nie do wiary! Blaze i jego drużyna uratowali tu! Cieszę się, że będzie ten mecz! Mecz to bardzo ważna rzecz! Dziękuję wam! A teraz zagrajmy wreszcie! Rozpoczyna Nelson! O, do mnie! Odbiera bam! Ale piłkę przejmuje Blaze! Blaze podaje do Starly! Przy piłce jest już Darrington! Podaje do Tux, a ta oddaje piłkę Blaze'owi. Blaze zbliża się do bramki, ale żeby wygrać, musiałby pokonać Słonia Bunka. Nie dam się. Jesteś gotowa, Tux? O tak, jak zawsze. Gol! Brawo, Tux. Co za gol? Naprawdę niezły strzał? Dziękuję wam! Hej, kto chce zagrać jeszcze raz? Ja chcę! Ja chcę!